Na mój Błynas, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język Hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj odcinek obyczajowy, czyli rozłożymy na czynniki pierwsze imię w języku hiszpańskim i co się z tym wiąże. Zapraszam! mam na imię pomaga mi innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online, robię to po to, abyś to ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę Hop Hiszpański Obyczaje", Proces, według której uczę języka hiszpańskiego. Dzisiaj odcinek obyczajowy zajmiemy się imionami w języku hiszpańskim. Ale na sam początek chciałam złożyć życzenia wszystkim mamom. W końcu w Polsce obchodzimy Dzień Mamy, czyli Feliz Dia de la Madre. Ale czy aby na pewno też 26 maja obchodzimy Dzień Mamy w Hiszpanii? Jeśli słuchałeś, słuchałaś mojego podcastu, to wiesz, że nie. Kiedy obchodzimy Dzień Matki w Hiszpanii? Pierwsza niedziela maja, czyli tak naprawdę cztery tygodnie temu był Dzień Mamy w Hiszpanii. W tym roku Dzień Matki wypada fantastycznie, bo wypada w niedzielę, więc jest to coś niesamowitego. Możemy na spokojnie świętować w gronie rodzinnym. Natomiast normalnie 26 też wypada w inne dni. Natomiast pierwsza niedziela maja wypada zawsze w pierwszą niedzielę maja i tak jak powiedziałam już wcześniej, uważam, że jest to fajniejszy zwyczaj, to znaczy fajniejszy termin, bo nie zwyczaj, ale fajniejszy termin przede wszystkim dla nas mam. Także jeszcze raz, droga mamo, feliz dia de la madre. Nombre. Nombre significa imię. Jak zapytać o imię? Na przykład możemy zapytać Komote Yamas. Myślę, że znasz bardzo dobrze to z poprzednich odcinków mojego podcastu, albo możesz też po prostu usłyszeć tu nombre, tu nombre, czyli Twoje imię. I co z tymi imionami w języku hiszpańskim jest? Myślę, że pierwszą taką zasadniczą różnicą, chociaż czy to będzie teraz różnica, jeśli popatrzeć na cały nasz kraj, to myślę, że te imieniny, no właśnie, obchodzisz imieniny. Bo ja na przykład nie obchodzę w ogóle imienin, ale w moim domu rodzinnym imieniny jak najbardziej się świętuje. I w Hiszpanii trochę też tak jest, że są regiony, w których większą wagę przykłada się do imienin, a w innych częściach Hiszpanii obchodzi się urodziny. Więc myślę, że jesteśmy na bardzo takim podobnym poziomie. Aczkolwiek takie mam wrażenie, że to nasze pokolenie, przynajmniej mówię ci o moim doświadczeniu, pokolenie mam wrażenie moich rodziców to w ogóle jakby urodzin, Niekoniecznie. Natomiast imieniny bardzo, bardzo ważne. Znali zawsze i wiedzieli, kiedy są imieniny każdego znajomego, cioci, wujka i tak dalej. No ale jak powiedzieć na te imieniny, jak złożyć na te imieniny życzenia? Takie standardowe. Tak jak wiemy, że na urodziny składamy Feliz Cumpleaños, to co powiedzieć na imieniny? Po prostu możesz powiedzieć Feliz santo. Santo to jest nikt inny jak święty, czyli po prostu. Wesołego świętego, czyli po prostu wszystkiego najlepszego w dniu Twoich imienin. Będzie bardzo krótko w języku hiszpańskim, będzie po prostu Feliz Santo. Ale tak naprawdę chciałam Ci opowiedzieć kilka takich elementów kulturowych, a propos naszych imion w języku polskim i trochę zahaczymy też o imiona hiszpańskie, więc zajmiemy się najpierw takim przykładem moich uczniów, który opowiadam bardzo często moim uczniom, i mówię im, że czasami muszą zmienić imię w Hiszpanii. Dlaczego? Dlatego, że musisz mieć to na uwadze, że czasami dla nas Polaków też te imiona z Hiszpanii, które są na przykład bardzo często z Pais czy z jakichś innych regionów i są one trudne, to nam jest też czasem ciężko zapamiętać. No to wyobraź sobie, że Hiszpanom też jest ciężko zapamiętać, nie wiem, Maciek, Justyna, Aleksandra, lub jeszcze jakieś inne imiona, które są po prostu niespotykane w Hiszpanii. I Pamiętam taką historię. Oczywiście imiona zostały zmienione, także mam nadzieję, że tutaj rodo zostanie zachowane. Ale mam takich uczniów, którzy mieszkają w Hiszpanii, Dawid i Justyna, którzy zadomowili się w Hiszpanii, mają swoje ulubione lokale, kelnerów i tak dalej, i tak dalej. Ale był taki moment, na samym początku, kiedy przychodzili właśnie do tych swoich ulubionych restauracji, no i bardzo często było tak, że zwracali się do nich na zasadzie Dawid. I Twoja żona. No i ta żona zorientowała się w pewnym momencie, że nikt do niej nie mówi po imieniu. Nikt jej nie nazywa Justyna, Justyna, Justyna. No, Justyna, no nie było tutaj w ogóle. No nie, nie, po prostu ewidentnie było słychać, że nazywają tylko jej męża po imieniu, a ona była po prostu anonimowa. No i co zrobić? Ponieważ uczyliśmy się hiszpańskiego, to w pewnym momencie całe szczęście Hiszpanie sami wymyślili imię dla niej: Tina. Po prostu Tina. I od tej pory przestała być anonimowa w Hiszpanii. Więc mamy sobie Dawida i Tinę, i o wiele łatwiej jest ich teraz rozpoznać i zapamiętać. No, nie możemy walić głową o ścianę i udawać, że Hiszpanie w pewnym momencie na pewno nauczą się tego mojego imienia. Tylko niestety musimy się trochę z tym pogodzić, że po prostu. Jak będziemy się ciągle, ciągle upierać przy tym naszym imieniu, które jest takim trochę ciężkim na przykład do wymówienia, to niestety ale będziemy niezapamiętywani w Hiszpanii. I ja miałam taką sytuację. Ja bardzo często w Hiszpanii nie byłam Pauliną. Ja byłam po prostu pał. Bardzo dużo osób do mnie mówiło pał. Tak wiem, brzmi to trochę dziwnie. Nawet może nie bardzo po z końcówką żeńską, ale byłam po prostu pał. I ja wiedziałam, że to jest moje imię w Hiszpanii. Więc Paulina było trochę za długie. Można było pewnie z tego zrobić Lina po prostu, ale dla mnie bardziej naturalnym imieniem było Pał. Ja reagowałam bez problemu na ten skrót, no bo jakby moje imię też zaczyna się na P, więc było mi łatwiej to skojarzyć. Także ja też miałam bardzo podobną sytuację. Co prawda, Paulina, owszem, jakby jest proste do wypowiedzenia, ale to nie jest ich imię, to nie jest imię hiszpańskie, to nie jest imię, które spotkamy w każdym mieście i tak dalej, więc pał było o wiele, wiele prostszym. Więc bardzo często mówię moim uczniom, znajdźcie sobie odpowiednik swojego imienia. W języku hiszpańskim, no ale nie zawsze jesteśmy w stanie to znaleźć, bo są takie imiona, które rzeczywiście ładnie tłumaczą się jeden do jednego. Zapraszam cię oczywiście do pobrania karty pracy. Masz tam przykładowych kilka imion, właśnie które bardzo łatwo przetłumaczyć z polskiego na język hiszpański. No ale Justyna, Leszek, te imiona często nie mają tłumaczenia i po prostu najnormalniej w świecie. Będzie trzeba się pogodzić z tym, że może trzeba będzie przybrać inne imię w Hiszpanii. Jeśli oczywiście masz zamiar mieszkać w Hiszpanii, bo jeśli jedziesz na wakacje, to myślę, że na ten jeden tydzień, czy dwa, czy miesiąc to nie będzie konieczne. Natomiast a propos imion, też powiem Ci taką drugą ciekawostkę. Jak to jest z tymi naszymi imionami polskimi, że mamy Andrzej, Jędrek, Aleksandra, Ola? No, zdrobnienia lub jakieś. Jakby, no, no po prostu, zdrobnienia i krótsza wersja danego imienia. No właśnie, natomiast Hiszpanie też tak mają. Mają zdrobnienia, jak i mają też połączenia podwójnych imion. Podam Ci tylko przy kilka przykładów, myślę, takich, które najbardziej kojarzymy. Nie wiem, czy kojarzysz, ale Dolores, czyli taka cierpiąca, bardzo piękne imię, ale ona ma po prostu skrót lola albo loli. Francisco może być po prostu Paco. Jose. To może być Pepe. Fernando może być po prostu nando. Jak chcesz oczywiście zobaczyć dłuższą listę tych skrótów, to zapraszam Cię do pobrania karty pracy. Natomiast też takie połączenia imion bardzo fajne, jak czasami możecie się z kimś spotkać, że ktoś ma na imię na przykład Mabel, Josema albo cema, Majte, To Mabel to jest skrót od Maria Isabel. Josema albo Chema to jest skrót od José María. Majte może być skrótem od Maria Teresa. To takie ciekawostki z imion hiszpańskich. Natomiast, no, myślę, że jak w każdym języku są różnego rodzaju dziwactwa i, i ciekawe elementy. Mam nadzieję, że z przyjemnością zapoznasz się z tymi wszystkimi elementami na karcie pracy. Zapraszam i. Namawiam cię, jeśli twoje imię jest ciężkie do wypowiedzenia, jeśli twoje imię brzmi właśnie tak jak Justyna, czy Wojtek, czy Leszek, to po prostu spróbuj znaleźć sobie jakiś łatwiejszy odpowiednik. Pamiętaj też, że akurat mój syn ma na imię Wojtek. Oczywiście istnieje odpowiednik Wojtek po hiszpańsku, ale nikt tego imienia już po prostu nie używa i nawet nie zna. Więc no, czasem po prostu trzeba będzie się dostosować do realiów, w szczególności jeśli chcesz mieszkać w Hiszpanii. Także mam nadzieję, że tym imieninowym i świątecznym dniem przekonam cię do tego, że jeśli Twoje imię jest długie, jest bardzo takie polskie, ma dużo polskich liter, może warto pomyśleć nad Twoim drugim imieniem i wtedy zmienić sobie na hiszpańskie albo na hiszpańską wersję, albo po prostu odnaleźć sobie zupełnie inne hiszpańskie imię. Oczywiście, na które będziesz reagować. Mam nadzieję, że to będzie dla Ciebie użyteczne i przydatne. Tak jak zawsze, słyszymy się za tydzień. I tak jak zawsze, jeśli chcesz uczyć się ze mną języka hiszpańskiego, to koniecznie skontaktuj się ze mną, wyślij mi maila na piecek napisz mi, Paulina chce uczyć się z tobą języka hiszpańskiego od września. Określ mi swój poziom. Jeśli Twój poziom jest wyższy niż początkujący, to oczywiście będziemy przeprowadzać Ci test poziomujący. I chciałam również podziękować wszystkim osobom, które postawiły mi już wirtualną kawę. Naprawdę jest to dla mnie bardzo, bardzo miłe. Że doceniacie, że piszecie mi takie wiadomości. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Jeśli oczywiście chcesz postawić mi wirtualną kawę, to zapraszam. Link jest w opisie tego podcastu. Natomiast dla osób wyjeżdżających na wakacje, i zaczynających dopiero swoją przygodę z językiem hiszpańskim i jeśli nie masz czasu czekać do września, żeby nauczyć się hiszpańskiego, a potrzebujesz tu i teraz krótkiego mini kursu przed Twoimi wakacjami, to zapraszam Cię bardzo serdecznie na moją stronę. Już niedługo będzie promocja na mój kurs. Mini kurs przed wyjazdem na wakacje, który pomoże ci się dogadać w kilku podstawowych sytuacjach. A jak będziesz chcieć więcej, to zapraszam od września na naukę języka hiszpańskiego ze mną. To tyle na dzisiaj. Muchísimas gracias. Hasta luego!